Siema, ja jestem Faga, a dzisiaj mam dla was trzy anime, które wychodzą tej jesieni, które moim zdaniem warto obejrzeć. Zaczynajmy! Pierwszym anime na mojej liście jest Hametsu no Ukoku. Anime to podesłał mi na PV jeden z widzów, a konkretnie pan Arbuzik, którego serdecznie pozdrawiam. To akcja rozgrywa się w świecie fantasy, gdzie życie wiodą ludzie oraz wiedźmy. Początkowo współpracowali oni między sobą, a za sprawą magii, które posiadały wiedźmy, ludzkość mogła się bardzo szybko rozwijać. Jednakże wszystko zmienia się od momentu, gdy ludzkość rozwija się do takiego etapu, że magia wiedźm staje się całkowicie przestarzała i bezużyteczna. Imperium Redia pod rządami niejakiego Goethe zdecyduje się rozpocząć polowanie na wiedźmy, do całkowitej ich likwidacji. Powstaje się jedna z wiedźm o nazwie Chloe, której towarzyszy nasz główny bohater, czyli Adonis. Okazuje się, iż owa wiedźma nauczyła ludzkiego chłopca korzystać z magii, jednakże aby człowiek mógł z niej korzystać, potrzebuje do tego magicznego pióra, który umożliwia zapisywanie zaklęć. Podstępem zostają oni schwytani oraz przeteleportowani w samo serce Redii, gdzie to na oczach wszystkich Chloe zostaje brutalnie zabita i pozbawiona głowy. Adonis natomiast zostaje zamknięty w specjalnej komorze, lecz po wielu latach udaje mu się z niej wydostać, gdzie to od razu rozpoczyna po tym swoją zemstę. Jest to kompletnie nowe anime, którego odcinki wchodzą regularnie co tydzień, a zapowiedziane na pierwszy sezon mamy 12 odcinków. Serdecznie je polecam, miłego oglądania. Drugim na mojej liście jest Tokyo Revengers Tenji Gohan. Tej jesieni doczekaliśmy się kolejnego sezonu Tokyo Revengers. Zatytułowany jest on Tenji Gohan i to właśnie wokół gangu Tenjiku będzie opierała się główna fabuła tego sezonu. Dowiadujemy się, iż Kisaki Tetta, który wcześniej został wyrzucony z gangu Manji, dołączył potem wszystkim właśnie do gangu Tenjiku, gdzie to został oficerem sztabu generalnego. I jak on to zapowiada, jego gang ma zamiar przeprowadzić ogromną rewolucję w regionie Kanto. Przed Takemichim i całym gangiem Manji stoi zatem nie lada wyzwanie, a jak sobie poradzą, tego dowiemy się już w kolejnych nowo wychodzących odcinkach, których ma wyjść 13. Ostatnim na mojej liście dzisiaj jest The Rising of the Shield Hero sezon 3. Nasz ulubiony bohater tarczy doczekał się również trzeciego sezonu, gdzie to po pokonaniu duchowego żółwia nasz główny bohater Iwatami Naofumi wraz ze swoją drużyną muszą od razu przygotować się na atak strażniczej bestii. Ponadto pozostała trójka bohaterów gdzieś zanika, a Naofumi postanawia wyruszyć w podróż, aby ich odnaleźć. Na ten sezon składać się będzie 13 odcinków. I na dzisiaj to już koniec mojej listy trzech anime, które wychodzą tej jesieni. Moim zdaniem warto na każdy z nich rzucić okiem. Dajcie znać, czy chcecie kolejną część, bo w głowie mam jeszcze kilka innych pozycji, które zapowiadają się naprawdę ciekawie. Trzymajcie się i do następnego. Bajuuu.